antyprzemocowe. Ale historia była taka, że najpierw kobiety musiały o tym pomyśleć, później musiały to obmyśleć, później musiały to przygotować, a później zachęcić jakiegoś mężczyznę, żeby z tym wystąpił na trybunie. No i jeszcze on był tym reprezentantem sprawy, miał wystąpienie, prawda, partyjne, które mu się tak gdzieś liczyło. I właściwie bardzo często mówiono o tym w taki sposób, że dopóki kobiet w jakimś gremium nie ma, to od czego zaczęłam, to właściwie te problemy dla kobiet ważne, te prawa kobiet znikają, nikt tego nie widzi, nikt tego nie zauważa i widziane to jest, kiedy się zwraca uwagę w pierwszym momencie, jako taki element neutralności z punktu widzenia płci. Przecież prawo nie ma płci, prawda? Przecież rozwiązania są dla wszystkich takie same. Każdy może startować w wyborach, każdy może, nie wiem, założyć firmę, każdy może chcieć być prezydentem. No, chcieć może każdy, no tylko teraz jest problem, w jaki sposób wyglądają te mechanizmy, żebyśmy ze swoich praw mogli skorzystać. Taki najbardziej poruszający chyba przykład, który też daje od czasu tych badań, w jaki sposób doświadczenie może wpływać na myślenie o pewnych sytuacjach, uprawnieniach, naruszaniach praw, padł w Hiszpanii, kiedy jedna z parlamentarzystek powiedziała, tak, to jest prawda, że właściwie i kobiety i mężczyźni, tak to się dzieje, że promują sprawę równości płci, ale ja tak sobie zawsze myślę, jak idę przez Plaza Mayor i widzę takie młode dziewczyny, które zostały gdzieś no, podstępem albo siłą, albo no, jakoś tam skuszone, że przyjechały z Europy Środkowo-Wschodniej albo z Afryki, no i są jako prostytutki tutaj pracują, nieletnie, niektóre wydaje mi się, że są w ogóle no, właśnie młodziusieńkimi dziewczynami i jak jej mijam, to myślę sobie, że jednak ja prędzej się jestem w stanie wczuć w ich sytuację i dla mnie to jest oczywiste, że ja muszę jakoś walczyć o ich prawa, niż moi koledzy, którzy są przecież po stronie tych, którzy korzystają z usług tych dziewczyn. To było bardzo mocny jakby taki przykład tej różnicy perspektyw, no ale myślę, że jakby zbierający w najdalej idący sposób ten problem tego, w jaki sposób te doświadczenia mogą tak naprawdę wyglądać, że jednak myślimy o sobie jako o pewnej potencjalnej możliwej ofierze na przykład przemocy czy handlu kobietami w celu prostytucji, prawda? No albo myślimy o tym jako o rzeczy, która dotyczy tylko innych, która nie dotyczy naszej jakby grupy, naszej kategorii. No i teraz problem z myśleniem o przemocy myślę, że jest taki, że przez bardzo wiele lat, dekad, wszędzie na świecie ludzie myśleli o tym jako o problemie cudzym. Cudzy problem gdzieś tam jest w jakimś kącie, ktoś kogoś bije, ale to są jakieś niewykształcone osoby z innych kultur, może takich, gdzie jest akceptacja dla przemocy większa, zwłaszcza w tych wielonarodowych krajach była zawsze taka narracja. No jakieś osoby bezrobotne, a może piją, to dlatego. W każdym razie to nie dotyczy nas. Nie dotyczy nas osobiście, więc właściwie rzecz nie powinna nas w takim stopniu interesować. Mnie się wydaje, że po pierwsze bardzo dużo więcej osób niż zwykle mówimy jest bezpośrednio w takich sytuacjach, a po drugie to nas dotyczy w takim sensie, że jeżeli się nie sprzeciwiamy, to jesteśmy w jakiś sposób współodpowiedzialni. No i bardzo bym chciała, żeby taki przekaz był tym przekazem tych 16 dni i wszystkich innych dni, no ale kampanie mają to do siebie, że zwykle muszą być skondensowane, skoncentrowane na jakimś okresie, bo wtedy po prostu można lepiej z przekazem gdzieś dotrzeć. Ja może jeszcze powiem zupełnie na zakończenie o tym, że jestem bardzo też dumna, że udało mi się pomóc w zainteresowaniu mediów. I to tak nie jest, że media się w tym roku same zainteresowały tą sprawą. Bardzo dużo wysiłków to włożyłam, żeby to zainteresowanie mediów było i że mam nadzieję, że w ogóle zainteresowanie mediów równością będzie miało bardziej trwały charakter. Rozmawiałam w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i będziemy mieli też się do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób monitoring mediów pod kątem równości prowadzą, zwracam, żebyście nam dawali znać. Wczesną wiosną planujemy taką konferencję z udziałem mediów i Krajowej Rady dotyczącą właśnie monitoringu mediów pod kątem równościowym.
Raz jeszcze wracamy do takiej idei mediów równych szans. No jest wielka szansa na to, że wśród wytycznych na 2016 rok sprawa równego traktowania pod różnym kątem będzie wśród tych wytycznych priorytetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydaje mi się, że to by był taki no, pewnego rodzaju osiągnięcie, które by mi się udało wypracować w ramach tych rozmaitych środków, które zwykle określam jako takie środki miękkie, bo to no, nie jest twarde ustawodawstwo, ale które wydaje mi się, że jest no, absolutnie kluczową sprawą, żebyśmy sprawy równości rzeczywiście jakoś bardziej stawiali jako sprawę bardzo ważną społecznie. No i fakt, że nam się rzeczywiście urywa telefon w sprawie tego programu 16 dni przeciwko przemocy i kalendarium, i że mają to także relacjonować rozmaite regionalne środki przekazu, wydaje mi się, że to jest sprawa rzeczywiście, która coś tutaj zmieni, dlatego że z jednej strony, tak jak mówię, myślimy o prawach, uprawnieniach, znajomości swoich praw, egzekwowaniu prawa, ale bez nagłośnienia, bez zmiany społecznych nastawień, moim zdaniem, bardzo mamy ograniczone możliwości działania. Tyle może tytułem mojego wstępu i czekam na pytania, głosy w dyskusji, sugestie do mnie, oczekiwania pod moim adresem. Otwieram rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja mam od razu pierwsze pytanie, skorzystam z tego, że wzięłam mikrofon. Dotyczące, mówi się tak, że w Polsce prawo dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, czy przemocy w rodzinie, bo wobec kobiet specjalnego prawa nie ma, że jest dobre. Mamy super ustawę, mamy super prawo, zmieniło się jeszcze prawo dotyczące gwałtów, ale że ono nie działa i że mamy w Polsce taki problem w ogóle z przestrzeganiem prawa. To, co pani profesor mówiła, że no to jest też kwestia świadomości i tak dalej. Ale ja mam takie wrażenie i moje pytanie jest takie, co z tym możemy zrobić, że policja, ośrodki pomocy społecznej, sądy często łamią to prawo albo go nie realizują. Wszyscy inni by ponieśli za to jakieś konsekwencje. Jeżeli ja przejdę na pasach na czerwonym świetle, zapłacę mandat, jeżeli mnie przydybie na tym policjant. A jeżeli policjant nie zareaguje w sprawie przemocy, nie poniesie żadnych konsekwencji. Co my możemy zrobić jako organizacja, żeby w takich przypadkach, kiedy wiemy, że doszło do tego, kiedy widzimy, co się dzieje w sądach, kiedy widzimy, co robi policja czy ośrodki pomocy społecznej, co my możemy zrobić, żeby to zmienić? Czy możemy jakoś wpłynąć na to, żeby instytucje, osoby pracujące w instytucjach, które muszą, mają obowiązek reagowania na przemoc i postępowania zgodnie z prawem, mogły ponieść jakieś konsekwencje, jakie konsekwencje mogą być? To niestety nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, to znaczy najmniej nic możemy zrobić w przypadku sądów, no dlatego, że sądy są niezawisłe, różne są wyroki, sama się nad różnymi tam wytrząsałam od lat, które wydawały mi się, no jestem prawniczką z wykształcenia łącznie z habilitacją, wszystkie te stopnie mam z Wydziału Prawa i pojąć nie mogłam niektórych wyroków i oczywiście są przykłady, to jeszcze w tym Prawo i Płeć Urszuli Nowakowskiej, tam jest jeszcze więcej takich kazusów niż ja sama zbierałam różnych. I tutaj problem wpływu na sądy jest trudny, no bo właśnie sądy są niezawisłe. Także to, co się próbuje robić od jakiegoś czasu, no to są elementy kształcenia wprowadzane dla osób, które przechodzą aplikacje no, na wydziały prawa, tylko też musimy pamiętać, że tak, Wydział Prawa ma 1000 studentów, to są zajęcia najczęściej fakultatywne, wybierze tam te 20 osób, które są tym zainteresowane, one będą wiedziały, a reszta pozostanie w swoim głębokim przekonaniu, że wie, chociaż się na takie zajęcia nie wybierze. Ja zresztą się często, to jest myślenie nie tylko dla prawników charakterystyczne, ja się często teraz spotykam pełniąc tę rolę, z taką sytuacją, że różnym osobom się wydaje, że wiedzą lepiej ode mnie, chociaż są znacznie słabiej wykształcone w sprawach, w których się wypowiadają. No tak to jest. No, na pewne silne przekonania ludzi możemy wpłynąć tylko w taki sposób, że będziemy ich edukować, pokazywać w mediach. Stąd moim zdaniem jest taka kluczowa rola jakby tej zmiany ogólnej, tej jakościowej zmiany nastawienia, że nie ma żadnego usprawiedliwienia, tolerancji dla naruszeń prawa, mówienia, no trudno, on tam nie płaci tych alimentów, ale co to tam takiego zła się
co z tego złego wynika, prawda? No właśnie, wynika. I tutaj jakby te zmiany myślenia są dla mnie kluczowe, chociaż one jakby nie wpływają na zawsze na przestrzeganie prawa, ale w przypadku sądów jest trudno pewnie, poza tym, że no jest odwołanie instancyjne, że oczywiście możemy się odwoływać do tego, w jaki sposób prawo działa. Z prokuraturą trochę też jest o tyle lepiej, że ostatnio na przykład w sprawach nierówności, takich rozmaitych ksenofobii i narodowościowych spraw, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że prokurator zaczął sięgać do takiej możliwości wydawania wytycznych w takich sprawach. I chociaż te wytyczne nie są takie bezwzględnie obowiązujące wszystkich prokuratorów, to jednak mają swój ciężar oddziaływania. I to, że nagle prokuratorzy przestali uważać swastykę tak za znak pokoju, a tam wyciągnięcie ręki za zamawianie piwa, to się nie stało tak nagle, że się tak komuś odwidziało, albo wiatr zawiał, albo temperatura się podniosła, tylko zaczęło być kształtowane to przez wytyczne, zwracanie uwagi i tak dalej, no bo to jest z jednej strony prokuratorzy oczywiście są niezawiśli, no ale to jest hierarchizowana struktura, w związku z tym wytyczne też się bierze pod uwagę. No i to jest taki sposób oddziaływania, który w takich przypadkach możemy robić. Na przykład jeżeli, no my tylko musimy mieć jakby takie podstawy, stąd te nasze badania dotyczące umorzeń na różnych etapach, prawda? Jeżeli będziemy mieli informację, że te umorzenia na przykład też na etapie prokuratorskim następują, nie wiadomo trochę dlaczego, no to możemy się ubiegać o to, prawda, żeby też tego rodzaju wytyczne były tutaj wydawane. Z policją powinno być najłatwiej, no bo tam jest też tak, że możemy do różnego rodzaju zażaleń, odwołań się po prostu tutaj z tego korzystać, no jest tam jakaś droga służbowa. Z tym, że ja najwięcej też tak naprawdę takich nadziei pokładam, przecież to jest systemowe rozwiązanie, chociaż w jakimś sensie jest, ponieważ tam w tej chwili trzeba przyznać, że się systematycznie podejmuje szkolenia, o których kiedyś nie było mowy w policji. I to, jeżeli się spotkacie Państwo, też tutaj może w ramach Akademii zaprosicie, bo przy pełnomocniczce już od czasów Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz działa taka bardzo prężna grupa kobiet w mundurach we wszystkich służbach. I to są świetne kobiety, które właściwie mogą już tylko korzystać z tego parasola, ale tam same dobrze wiedzą, co mają robić. I one to robią zarówno wewnątrz służby, ale też mają oczywiście niebagatelny wpływ, chociaż powolny, bo ciągle ich jest tam niewiele, na zmianę tego, co się w służbach dzieje. Jak otwierałam taką dużą konferencję, to zwracałam uwagę na to, że na przykład równa liczba kobiet, czy większa liczba kobiet w policji, to nie jest sprawa sprawiedliwości wobec nas kobiet, że możemy sobie taki zawód wybrać, bo oczywiście to jest jedna część, ale tak naprawdę znacznie mniejsza część tego problemu. Naprawdę problem jest taki, że jak nas ma ktoś bronić, to my chcemy, żeby wobec broniących były też kobiety. Ja chcę jako kobieta, żeby ktoś, kto z interwencją przyjeżdża, żeby w składzie tego gremium nie byli sami panowie, którzy gdzieś tam między sobą będą mówić, czy ktoś mnie na pewno pobił, czy nie pobił, nie daj Boże, tylko żeby tam była też osoba takiej samej jak ja płci. I tutaj jest sprawa, no jeżeli my to nazywamy służbami, prawda, to trzeba pamiętać, że są służby, które nam służą i one mają nam służyć. W związku z tym ja sobie życzę, żeby w tych służbach były kobiety, które mi pomagają, bo się wtedy będę lepiej czuła. I mnie się wydaje, że to trzeba też bardzo wyraźnie zaznaczać, bo też mi się wydaje, że jest dużo łatwiej poprzez kobiety w tych służbach do tego dochodzić i pilnować tego, żeby tych szkoleń było coraz więcej, żeby odpowiednie osoby szkoliły, zresztą bierzecie udział w tych szkoleniach, więc też wiecie, że tam te szkolenia rzeczywiście postępują. Mówią mi zresztą ci mężczyźni ze służb mundurowych, że takie, ja dlatego tak bardzo i będę też do nich apelowała, żeby ktoś nam przychodził odpowiednio wysoko ustawiony też na Trybunał Przeciwko Przemocy, ten organizowany przez Ulę Nowakowską, bo sami panowie mówili, że mieli na przykład takie szkolenie, w którym za zasłoną mówiła ofiara handlu ludźmi. I że to niesłychanie jest no, też dla nich poruszające, bo to jest, z jednej strony się może mówi, że mówiąc w skrócie, że to jest ten syndrom PANT, prawda, że w jakiś sposób lekceważąco mówi się o ofiarach przemocy i tak dalej, no bo na co dzień człowiek się z tym styka i jakoś stępia się ta wrażliwość, nawet jeżeli ktoś ją miał, ale z drugiej strony
takie zderzenie z narracją osoby, która jest ofiarą takiej sytuacji, no w większości osób wywołuje jednak to właśnie, o co mi tu bardzo chodzi, czyli to przejście na stronę ofiary. Ale oczywiście ze strony systemowych takich rozwiązań my cały szereg rzeczy robimy. Teraz było to niedawno też w dużej mierze przez mój urząd robione takie, to czasami jako drzewko to jest określane, to znaczy takie zaznaczanie, prawda, po jakich objawach policjant powinien uznać, że jest sytuacja groźna, zagrażająca i powinien podejmować te najdalej idące decyzje. No bo też trzeba powiedzieć, że policjantów no, trzeba jakoś w tym postępowaniu prowadzić, jakoś ich wyposażyć w coś, żeby te decyzje były dla nich łatwiejsze, no bo oni są w takiej sytuacji, prawda, stykają się z jakąś gorącą sprawą i teraz muszą natychmiast podjąć decyzję. Ja wiem z tych porównań amerykańskich, że oczywiście te tak naprawdę te obowiązki najdalej idące uważa się, że są najskuteczniejsze. To znaczy, że policjant musi, kiedy jest jakiekolwiek podejrzenie, po prostu podjąć decyzję o izolacji, o wyrzuceniu sprawcy, tak, natychmiast. I że tu nie ma pytania o to, co, jak długo, dlaczego i tak dalej. No ale to takie postępowanie, pomoc w postępowaniu też jest moim zdaniem tutaj najbardziej przydatna, ale ja też myślę, że trzeba po prostu korzystać ze wszystkich możliwości odwołań, jeżeli decyzja nam uważamy, że jest niesłuszna, szukania wsparcia prawników pro bono, korzystania z takich możliwości, które dają istniejące, wspomagające prawnie instytucje. Ja mam takie doświadczenie ostatnio, bo organizowałam u siebie taki stół związany z dyskryminacją krzyżową, znaczy kobiet z mniejszości narodowych i mniejszości wyznaniowych, bo przekonałam się, będąc w różnych tam gremiach, że jest mnóstwo w Polsce rad do spraw mniejszości i one się przy różnych ministerstwach, one się wszystkie z mężczyzn składają, bo mężczyźni są szefami stowarzyszeń, no więc są tam mężczyźni. No i to jest tak typowy przykład, że tam głos kobiet w ogóle z tych mniejszości się nie ma gdzie, że tak powiem, znaleźć, wyartykułować. No więc ja zaprosiłam same kobiety. No i była taka charakterystyczna sytuacja, że kobiety z mniejszości mówiły o ewidentnych pewnych przykładach dla nas dyskryminacji, naruszenia ich uprawnień. Mówiły, no to i nie jest dyskryminacja, prawda? Opiekunka romska, dzieci romskich zamówiła przez telefon, to było zresztą nawet w prasie opisywane chyba, zamówiła przez telefon jakieś miejsce dla dzieci na kolonii, jak przyjechała z tymi dziećmi, to jej powiedziano, że miejsc nie ma. Ona mówi, no myśmy tam na głowie stawnali, znaleźliśmy wreszcie jakieś inne miejsce, no ale przecież to nie jest dyskryminacja. No więc no, natychmiast kobieta, pani z Fundacji Helsińskiej powiedziała, że to jest dyskryminacja. Zgłoście to do nas, zgłoście to gdziekolwiek, my wam pomożemy, my was przeprowadzimy przez całą procedurę. Zaczynają się inne głosy, a czy to jest na pewno dyskryminacja? No może to są takie, no takie sobie przypadki, prawda? No ktoś kogoś nie obsłuży w kawiarni, ktoś komuś nie, się mówi, no nie, no dlatego jest dyskryminacja. Ja pamiętam zresztą sama, jak wiele lat temu byłam pierwszy raz w Stanach i słyszałam ciągle o tym dyskryminacji w housingu i tak trochę nie wiedziałam, na czym to ma polegać, prawda? No teraz wiem, bo takie przykłady się i u nas zdarzają, my przez to, że jest mniej mniejszości, no to się mniej na co dzień z tym spotykamy, ale oczywiście to są takie klasyczne przykłady i one padają na tym, że tam komuś nie chcą wymienić, wynająć mieszkania, bo słyszą akcent, nie ten. No spotykaj Polaków za granicą oczywiście też, to nie jest tak, że to my jesteśmy tutaj akurat wyjątkowi, że coś takiego się dzieje, no ale tak jak mówię, często w tym sensie nie jesteśmy świadomi naszych praw, że nie umiemy tego sami, no ale na szczęście są te rozmaite organizacje pomagające, które często zresztą i osoby pomagające, które często się podejmują takich spraw i wydaje mi się, że to się składa jakby znowu na dwie rzeczy. Z jednej strony na załatwienie naszej sprawy, a z drugiej strony na zmianę tego, żeby nawet te osoby, które doświadczają, już nie miały wątpliwości, to jest dyskryminacja, mam z tym walczyć. Ja rozumiem, że to czasami może być strategia, która się omija i ja tu jestem daleko od tego, żebym uważała, że każdy ma się narażać na wszystko, co się wiąże z walką o swoje prawa, prawda, w imię tego, żeby tutaj rzecz, no właśnie się jakoś zmieniła. Można przyjmować takie strategie, że się chce jednak tego uniknąć i to, ja to też jak najbardziej szanuję, ale jeżeli mamy jakąś w sobie odwagę i chęć zmiany tego i przełamania, to oczywiście
trzeba z tego korzystać. Dziękuję bardzo, zapraszam do dyskusji. Raz, dwa, trzy. Ja chciałam uzupełnić to, co pani profesor mówiła. Mianowicie, jeśli chodzi o sądy, to moim zdaniem sędziowie cierpią na chorobę zawodową pod tytułem mylenie niezawisłości z nieomylnością. To są dwa zupełnie różne terminy. Oprócz tego, że można programy dla studentów opracowywać, nie wiem, może zadawać studentom odpowiednie tematy prac licencjackich, magisterskich i tak dalej, ale również sposobem może być to, aby sędzią zostawał ktoś, kto ma za sobą doświadczenia adwokackie i prokuratorskie. Ja świeżo wracam z dwudniowej konferencji Stowarzyszenia Niebieska Linia. I to, co zwróciło moją uwagę, wystąpił pan prokurator, który powiedział, że podał liczby, ja ich w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie około 3/4 wyroków z paragrafu 207 to jest do roku, a prawo przewiduje od 3 miesięcy do 5 lat. Jakiś jeszcze tam nieduży ułamek od roku do 2 i około 15% powyżej lat 2. Wystąpił pan przedstawiciel więziennictwa i powiedział, że oni prowadzą dla osób właśnie z paragrafu 207 terapię antyalkoholową, antyprzemocową, ale jeśli wyrok jest za krótki, to ten człowiek nie zdąży tej terapii skończyć. I no, przerywa, niby ma zalecenie, że potem, no ale różnie to bywa, jak już wyjdzie. I jeszcze to zwróciło moją uwagę, dwie młode osoby, które w Zabrzu prowadzą pomoc psychologiczną dla sprawców przemocy, powiedzieli, że jeżeli jest prawidłowo przeprowadzona interwencja, to o wiele łatwiej potem z tym sprawcą się pracuje. Prawidłowo, czyli on od razu dostaje z miejsca komunikat, że to jest złe, karalne i że tak nie wolno. To jest paragraf 207. Przemoc. Przemoc. Zaznęcanie. Znęcanie się. Znęcanie. Znęty, jak to prokuratorzy nazywają. Czy pani profesor coś nie może? Ja stanę na środek, żeby wszyscy moją koszulkę widzieli, bo przecież się nią chwalę. Ale niestety chcę opowiedzieć o sprawie, która mnie bulwersuje ostatnio bardzo. Nie wiem, czy państwo się też natknęli na materiał w TVN-ie. O prokuratorze w Miarocinie, to znaczy o sprawie pobicia matki. Matka usiłowała bronić córki, którą ojciec upił. Ojciec zaczął ją straszyć śmiercią z nożem. W końcu przyjechała policja, policja zrobiła to, co należy. Ale pan prokurator powiedział dziennikarzowi, że ani nie spowodował tego, że to ten sprawca miał opuścić mieszkanie, tylko niestety jak zwykle matka musiała uciekać z dziećmi, bo niedługo będzie tak, że jak ojciec, mąż rzuci chusteczką higieniczną w kobietę, to będziecie przychodzić i mówić, że coś się złego dzieje. To jest młody człowiek, 30-paroletni i on ośmiela się w ogóle mówić nawet do kamery coś takiego, czyli w ogóle no ani nie wstydzi się tego, ani czuje się zażenowany. Więc myślę, że to chyba właśnie z tym Ministerstwie Sprawiedliwości jest najwięcej do zrobienia, bo tak jak już pomału kobiety przełamują się, dzwonią, mówią, nawet mówią już do kamery o tych swoich trudnych przeżyciach, tak jak inny przypadek też z TVN-u nie tak dawno, ta kobieta, która opowiadała o biciu przez 20 lat przez męża i synów, dopiero jak zachorowała na raka, to odważyła się to powiedzieć. Mówiła o tym, że poszła do księdza. Ksiądz oczywiście powiedział, no co ty, nie będziesz wstydu, przecież przyznała, robiła rodzinie i o tym mówiła. Więc kobiety pomału wychodzą jakby z tymi sprawami, ale spotykają się z takim murem, no niesprawiedliwością ogromną. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie od razu, przepraszam, to kiedy będzie ratyfikacja? To jest pytanie. To jest do Sejmu. To jest do Sejmu pytanie. Ja sobie trzech minut.
Ja mam taką refleksję po tym, jak pani profesor powiedziała o przemocy ekonomicznej i o tym, że ona jest nie do końca jakby też uświadomiona czy zdefiniowana, nawet mówiąc jakby tak sensu largo. Zastanawiałam się, czy na przykład fakt przeznaczenia całego wynagrodzenia przez mężczyznę na alkohol, przepijanie, tak, całej wypłaty też jakby wchodzi jakby w ten zakres rozumienia przemocy ekonomicznej. I tak na gorąco się zastanawiam, co z niebieską kartą, bo tam jakby się zgłasza, tak, każdy fakt przemocy w domu. Czy ta niebieska karta dotyczy tylko przemocy fizycznej, czy też psychicznej i ekonomicznej? Tu nie mam wiedzy, więc gdyby pani profesor dysponowała wiedzą, to teraz bym była wdzięczna za informację. Dziękuję. Jeszcze takimi słowami jak stereotypy i przemoc ekonomiczna. Powiem, że to są z dwóch jakby pozycji, chcę powiedzieć osobistego doświadczenia z znajomą, która doświadcza przemocy i jestem też pracownikiem socjalnym. No, nie wątpię się, ale powiedzmy, że w instytucji miejskiej. Jestem pracownikiem prezydenta, jak to mówię. Mam bardzo bliską znajomą, która doświadcza przemocy ekonomicznej, moim zdaniem, ponieważ mąż jej nie pracujący od wielu lat, nie jest w stanie się rozstać, ponieważ jakby on zajmuje się dzieckiem niepełnosprawnym i to w znacznym, to jest to niepełnosprawność intelektualna, jak teraz to nazywamy, zespół Downa konkretnie. Pani pracuje na dwóch etatach, żeby utrzymać chore dziecko i siebie, no i przy okazji musi korzystać z pomocy swojego męża, z którym się nie może rozstać, bo on jakby w takim układzie wspiera, powiedzmy. No i dochodzi do interwencji policji, już nieistotne jak to tam, kto wezwał i tak dalej. Przyjeżdża pan policjant i co zakłada, jest niebieska karta dla męża, który jest, no nie jest chory psychicznie, ale podejrzewam i myślę, że na pewno, że jest socjopatą, manipulującym instytucjami, wywołuje dobre wrażenie. Jak mówię, nie pracuje pani na dwóch etatach, pracująca i z dzieckiem ze Spandauna i opiekująca się, bo on jakby ogranicza wsparcie do odprowadzania do szkoły dziecka i przyprowadzania i przebywania, powiedzmy, bez takich czynności jak mycie, karmienie i tak dalej. I co? I znajoma moja bardzo bliska zostaje też potraktowana w ten sposób przez pana policjanta, że ma założoną niebieską kartę. Mąż ma założoną i ona też, ponieważ raczyła jakoś tam dosyć mocno powiedzieć panu, że jego, prawda, humor, że jemu się dzisiaj nie chce odprowadzić dziecka, ją tak nie do końca interesują, bo ona musi pracować, tak? I tak właśnie taka jest świadomość naszej policji. Ja na to mówię, no przybyć do ośrodka pomocy, który oczywiście został przez policję jakby poinformowany, przyszedł ktoś tam, a ona mi na to mówi, ja nie mam czasu, ja muszę pracować, ja nie mam czasu edukować policjantów, nie mam czasu, prawda, jakby instruować, co się robi, dlaczego ja w ten sposób reaguję czasem, kiedy pracując powiedzmy ponad 40 godzin, tygodnie jestem zmęczona i wyrażam czasami opinię wobec męża, który w tym momencie jest agresywny. No i wiedząc, że prawda, jest jakoś tam pozytywnie odbierany przez ośrodek pomocy i policję, po prostu wzywa policję i przedstawia się jako ofiara. Także taka jest świadomość. Mówię o tym, bo tutaj mam też i zawodowo, tak naprawdę jest osobista, jakby taka znajomość, natomiast mam też zawodowo takie doświadczenie, że diabeł tkwi w szczegółach, tak? Prawda? Jeżeli policja widzi, że pan pije i pan się awanturuje, jest inna sytuacja. Jeżeli to jest, bo to akurat jest pan niepijący, z wyższym kształceniem, umiejący, prawda, też w jakiś sposób manipulacyjnie, czy manipulować otoczeniem i jakby dobre wrażenie sprawia. O, w ten sposób. Pan też może, no, mówiłam, z wyższym kształceniem. Więc to jest tak a propos tej przemocy ekonomicznej, nie tylko nie alimentowanie, ale też nie pracowanie. Zacznę od konwencji, bo to jest odpowiedź dosyć krótka, to znaczy czekamy na, pewnie wiecie Państwo, że zdarzyło się tak, że na ostatnim posiedzeniu komisji doszło do pewnego zamieszania, w każdym razie
uznano, że komisja przegłosowała skierowanie do następnych ekspertów konwencji, czy jest zgodna z konstytucją. Wieść gminna niesie, że jest zgodna z konstytucją. No a termin, który mają eksperci, upływa teraz w tych dniach. W związku z tym no, mam wielką nadzieję, że na dniach wpłyną oficjalnie te ekspertyzy. No i że to będzie moment, kiedy powrócić będzie można. Będzie można męczyć komisje, żeby się znowu zebrały, żeby przegłosowały wreszcie, co mają przegłosować i żeby rzecz wróciła znowu już do podgłosowania na plenarnej sali. Oczywiście, że to jest tak, że tam są używane różne kruczki i to tak naprawdę po ostatnim już posiedzeniu plenarnym w ogóle rzecz nie powinna wrócić do komisji. Potem jest wykorzystywane to, że wniosek o odrzucenie, który powinien być jako dalej idący przed wnioskiem o ratyfikację, po prostu przegłosowany na sali plenarnej, został zgłoszony w formie poprawki. Poprawki wracają do komisji. No i to tak marszałek z PSL-u tak zdecydował, że to jest poprawka napisana, to znaczy, że jest poprawka, odesłał do komisji, no i tyle. Faktem jest, że tam jest taka formuła, nie widzę sprzeciwów, no więc jak się, nie wiem, czy orientujecie, to układ jest taki, że tam w nocy, jak debatowaliśmy na tym na sali plenarnej, to byli sami przeciwnicy, poza tymi, którzy w imieniu klubów mówili, że są za. Czyli dokładnie, z Platformy Obywatelskiej była pani posłanka Bublewicz, która mówiła, że jest za, no a z przeciwników była całe grono, które tam chichotało. Zresztą jest zapis, stenogram tego, bardzo polecam, bo tam są różne cuda wypowiedziane i różne elementy, które nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać czasami, jak się słyszy. No i tak to wygląda, czyli wracając jakby do sekwencji, która się powinna zdarzyć. Teraz powinny przyjść te zamówione ekspertyzy, muszą się znowu zebrać połączone komisje, muszą przegłosować, że skoro są ekspertyzy, że to jest zgodne z konstytucją, no to już się to kieruje na plenarne posiedzenie, rzecz jest w Sejmie, no i tam powinna zostać przegłosowana. Różne organizacje pozarządowe pytały się różnych osób wysoko postawionych, łącznie z marszałkiem Sejmu, no i mają obietnicę, że rzecz zostanie skierowana.